O, dzięcioł. Już tak ładnie. O. O. Że chce mu się w takie zamarznięte drzewo pukać. I wyobraź sobie, że on to nie robi dziobem. A czym? A czym? Samiczka mu uciekła. Fakt faktem, sporo lodu. Cześć wszystkim. Udajemy się dzisiaj gdzie, pani Patrycja? Na Borówkową. Tak jest, na Borówkową. Śniegu tyle o ile. Jesteśmy w połowie podejścia, ale na razie zboczyliśmy z drogi, żeby obejrzeć widoki piękne w stronę Jawornika. A tam przed nami jeszcze jakiś kolega Grzegosław, który jak zawsze z przodu zaciska. Trochę lodu. Trochę ślisko. No i po lewej stronie powinna być skarpa i widoki na Jawornik, ale chyba widzę, że są... Nie. Chyba jakaś przejrzystość w miarę jest. Jest, bo tam się to od dołu wygolili. I takie widoczki. Na dole Kościół Trawnej, a jeszcze poniżej Jawornik, którego niestety no nie widać. Patrycja, gdzie żeś tam uciekła? Chodź do nas. I feel his shadow riding next to me. Ona przekracza czeską granicę. Forever free. Widoczki. Tam na wprost, nie jest to jeszcze, wiesz, to ma, tak na wprost. Jest to w tych górach widać. A color of red and white, and the spirit of a free man, call of beauty and all. Podarki, podarunki. Grzesiek jak zwykle rozdaje słodycze. Drobina cukru w kawałek.
A Patrycja to w ogóle cicho szała, ona nic nie dostała. Nie masz, masz cukiereczki jakieś? Nie. Żadnych? Nie. To ten Grzesiek jest niedobry kolega. Swoje. Swoje mam oddać? Proszę. Nie dostała żadnych cukiereczków, ludzie. Cukier krzepi. A tu tak w góry trzeba jeszcze iść. Pozor, stanice, chranice. Ja to tak mam, ja mam tak, biorę do jednej, do drugiej ręki, nie? Biorę po cukierku czy tam coś i jak idę do niego, to z tyłu tak o, no i wybierz, tylko ten pies zawsze podejdzie i zawsze zdradzi, w której ręce ona ma coś dobrego. No wybór wtedy jest, się nie liczy. Jak się nie liczy? To jest zawsze pomoc bliźniego. No. Telefon do przyjaciela. O, dokładnie. Ja zawsze z Megi później się podzielę i Hasior jest zadowolony. No. Ostatnio dostała czekoladę. Oj, dostała 4 kostki. No. Takie piękne podejście przed nami. Wreszcie coś zaczyna się dziać. Czekaj. Jak tam? Zostawiłem panią i koniec. No, trzeba będzie jednak raki zamówić, bo tu pani tam po lewo i uciekła. Z tej strony była zawalona z drzewami. Ktoś jechał. No, na tym jedzie. Na tyłku. To się pani śmieje. Tak sobie. O kurde. Wyłamała mi obojczyk. O, bojczyk mi wyrwała w ogóle. To powiedzenie kobiety zawsze ciągną na dno jest prawidłowe. Oj. Oho. Czekaj. Tam od lewej, no. Czekaj. No. Sam lód. Sam lód i korzenie. I trochę ślisko jest. Korzenie, kamienie. Siup. No, może taki, o, ten podest, o, tutaj był taki dosyć, taki pod górkę, to znaczy tak normalnie, żadne to ten, tylko jak jest lód, to nie ma jak się zaprzeć, bo to żadne wzniesienie. Sobie takiego kijaszka fajnego gdzieś. Co? Taki na podpórkę, nie? No ale w domu mamy do wchodzenia oryginalne te kije z tym, z metalowymi grotami, żeby po śniegu i po lodzie. Właśnie. No to masz, nowe w domu leżą. Tylko przypiąć do plecaka. To by był dobry opornik taki. No. Skąd się ten lód wziął? Roztopiło się. Było trochę śniegu, przygrzało słoneczko. Chycił mróz i wszystko. I sam lód został i korzenie. No. Dlatego z powrotem zorganizuję drogę powrotną inną. W stronę Jawornika.
każdy sobie wybiera tę drogę, taką do przejścia. Zrobiłem 2 złote. 3 kilometry. To kto ma kiełbasę, ten je na szczycie. A kto nie ma, ten poluje. Bo, no nie, nie, nie. 20-33. O, i pani się obudziła. Ten boczuś to w życiu. On zeżarł mi szynkę i dostał boczek. On specjalnie to zrobił. To jest specjalne zachowanie. A było porówno, 5 na 5, bo ja akurat się nie będziecie gryźli, macie po 5 sztuk. Jest 5 boczków. O, czy nie widzisz? A 5 szynek zjedzonych. Nie, dobry to. Słuchaj. No wiesz, trochę się odchudzam, a wiem, że ty boczku nie jadasz. To tak, wtedy jedliśmy szynki wszyscy, a teraz każdy swoje, czyli boczu się... No tak, i mi chleb z masłem został. Przepraszam, coś mówisz, że masz swojską kiełbasę i smażysz na patelni? Nie mam. Mówi, że kupił w Gesie. Co, coś mnie pominęło? Nie mam. Ja się pomyliłam, bo to nie gęsie. Borówkowa chora. Nie? Też. One są większe, białe. One są ciut większe. Tak, większe, większe. One zawsze już białe takie, białe. Białe są. Białe. No, właśnie taka znajoma mówi, że też by się białe. Na dół droga na Jawornik. Przełęcz Lądecka. I dalej na Borówkową. I oto wieża na Borówkowej. Czyli beczka piwa. Ale ognicha nie ma. No. Jaj. No, ale jest ten, gałęź. Jest drzewo. Drzewo zawsze jest. To jest w lesie. Ale? No nie, myślałem, że otwarte ma Pepik. Myślałem, że otwarte, bo patrzę, butelki stoją, kofola jest, jakaś śliwowica jest. Rum. Rum. Rum na kościach. Tyle, ile sobie zażyczysz. Równe zero. Zero. Drugie drzwi uruchomili? Ciekawe po co. Tak wygląda wejście na wieżę Borówkową. Oczywiście ciemno jest, także słabo będzie widać. Ale można powiedzieć, że bardzo podobnie jak na Wielkiej Desnej. Kratownica. Coraz jaśniej.
tak osobno blisko, 6 km tylko. No. Bo to jest tak tylko 6 km. No. Paczku. Płocka góra, 13, też blisko. No to rzut beretem. Patrz. Płocka góra, ten kierunek. No trzeba już wyjść. Siup. Nie? Uwaga na nóg. I oto wieża na Borówkowej. Trochę zaczęło, akurat jak weszliśmy, zaczęło wiać. I siup. Oni już czekają na dole i będziemy jakieś amu robić, czyli powoli ewakuacja. A to co? Tak beze mnie? No czekamy. Czekamy? Ja potem dużo się bawić. Proszę bardzo, jaki ekwipaż. Wafelki, drożdżówki. A pół litra? No ćwiartka chociaż. Jest tutaj nalewka. Ja, jest naleweczka. No to ja już was bardzo lubię. Z chęcią do was się przysiądę, jeśli można. Uważaj na swoją szacowną. Chyba nie strzelę nigdzie. Przyłbica. Mama chodziła wtedy chyba do tego Czecha, do tego sklepu i mówiła, czy on ma lód, nie? On mnie kuwał. Lód. No bo kto lód ma, no? Znaczy, ale nie wiem, czy on zrozumiał. Proszę, marslina? To jest marslina. Tu jest wieczna z marslina na górze, więc... To są lody chyba. No i lód, no, no z marslina. No jeszcze na miarę ciepło. Żołądkiem zalewałem. Jeszcze miarę ciepło trzyma. O, panie.
nie ma lipy. Tu jest wrzątek. Rzuć wszystko i chodź w górę. Lop? Z czym ta herbata jest? Mam dzikość w sercu. Z miodem? Z miodem. Tylko, że to owocowa. No, czuję. Ja mam zwykłą czarną. Z miodem. Ja mam bombonierkę, czy coś nie mogę mieć. Dopiero doszli. Czy co za mam? No. Faken. Po prostu wrzątek. Ale od razu, tak jak mówiłem, jak gorące wlewasz, to widać teraz. Od razu lepiej. No, a jak jest bez gorącego, to ta grawerka nie jest tak widoczna. No, najlepszy sort. Pierwszy sort, nie? Wypluj. Wypluj mnie tutaj. Zdrówko. Z tamtej strony. O, spytam się, co to za różnica by było? Jajko. Ale nie mokry pomidor. Ten kijek to jest po prostu mistrzostwo świata. Jak u takiej... jak to? Czarownicy? Tu jest za wąsko. W kraju będziesz miał być uważać. To jest różdżka Harry'ego Pottera. To jest kijek samobije. Nie mogę się śmiać, Patrycja. Ja cię nie mogę. Te kiki drachingowe tutaj sprowadź od razu na dół. Nie schodzi.